Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Jak 2 Renegade. Tak jak widzicie tytuł, dzisiaj pogramy sobie w Jaka 2, ponieważ jak wiecie, skończyliśmy już Little Nightmares. Tak więc musiałem wymyślić gierkę, którą chciałbym nagrać na kanał. No i nie będę ukrywał, że tą grą jest ten oto Jak, dlatego że jest to moja ulubiona gra i jak dla mnie jest to najlepsza gra z serii Jak and Daxter. Tak więc, bez zbędnego przedłużenia, zabierajmy się za zagranie w tę grę. Nie mogę się tego doczekać. Mamy grę! Oh yeah! Jest! Mamy to! Mamy tutaj, kurde, Haven City! I tak, gramy sobie w wersję europejską, dlatego że skoro mam, wiecie, europejski PSN, tak więc dlaczego bym miał nie grać w wersję europejskiej kolekcji HD Jaka i Daxtera? I mamy tutaj Daxtera, który sobie podbiega do tytułu. Odpala nam sobie tytuł Jak 2 Renegade. No i już, to jest cały nasz title screen. Generalnie, taka ciekawostka. W wersji amerykańskiej z jakiegoś powodu nie ma tytułu Renegade. Bo tak to, wiecie, cały format PAL ma tytuł Renegade, a wersja USA nie ma tego, co jest dla mnie takie zaskakujące trochę. No ale dobra, zaczynamy. Mamy tutaj troszeczkę inne menu w przeciwieństwie do Jaka i Daxtera The Precursor Legacy. I co? Przede wszystkim ustawmy sobie najpierw kamerę, że wiecie, lewo to lewo, prawo to prawo, ponieważ jest to bardzo, bardzo, jak to się mówi, dezorientujące, biorąc pod uwagę, że takie coś, w sensie ustawienia kamery zostały dodane tylko ekskluzywnie pod wersję HD Jaka i Daxtera. Tutaj mamy wszystko ok. Game options, wibracje wyłączone, napisy zostawiamy, język angielski w napisach i oczywiście w tym. Bo tak, możemy sobie ogólnie zmienić język, jeżeli chodzi o napisy. Ale myślę, że o tym wiedzieliście. No dobra, no to co, new game. Tutaj jest mój taki save, powiedzmy, testowy, jak sobie grałem. Ej, ten test to... Sorry, nie test, tylko ten save w ogóle jest jakoś tak... Jakby wam to powiedzieć... On chyba jest sprzed 5 lat bodajże. No ale dobra, game 2 i zaczynamy zabawę. Ja się teraz wyciszam. A wy oglądajcie. The rocks faced such a fire before they were the strength beneath our feet. The plants braved vast winds before their roots could give us life. As a sage of considerable years, I have known only one such great ordeal. Yet the hero it created was a champion for all time. Today's the big day, Jak. I hope you are prepared for whatever happens. I think I figured out most of this machine. It interacts somehow with that large precursor ring. I just hope we didn't break anything moving it here to the lab. Easy for you to say. We did all the heavy lifting. Daxter, don't touch anything. Though the precursors vanished long ago, the artifacts they left behind can still do great harm. Or great good, if you figure out how to use them. I've had some experience with such things. I know you can make it work. Looks like Jak still got the mojo. Interesting. It appears to be reading out some preset coordinates. Wow, look at that. Finally, the last rift gate has been opened. What are those things? So this is how it happened. You cannot hide from me, boy! Do something, Jak! What's this do? Or that? How about this one? Anybody press all the buttons? What was that thing? Hang on, everyone!
Okay. I swear, that's the last time I ever, ever touch any stupid precursor crap! There he is. Move in. Step away from the animal. Forget the rat. The Baron wants him. We've been waiting for you. Don't worry, Jack. I'll save you before you know it. Dark eco injection cycle complete. Bio readings nominal and unchanged. Nothing. I was informed that this one might be different. He is surprisingly resistant to your experiments, Baron Praxis. I fear the Dark Warrior program has failed. You should at least be dead with all the dark eco I've pumped into you. What now? Metalhead armies are pressing their attacks. Without a new weapon, my men cannot hold them off forever. I will not be remembered as the man who lost this city to those vile creatures! Move forward with the final plan, and finish off this thing tonight. As you wish. I'll be back later. Ding ding! Third floor! Body chains, roach food, torture devices! Hey, buddy, you seen any heroes around here? Whoa! What'd they do to you? Jack, it's me! Daxter! That's a fine hello! I've been crawling around in this place, risking my tail, literally, to save you! I've been looking for you for 2 years! Say something! Just this once! I'm gonna kill Praxis! Shh! Right now, we gotta get you out of here. Just let me figure out how to open the security locks for your chair so I can... Or, you can do it. Jack, easy now. Easy, buddy. It's your old pal Daxter, remember? Daxter? What the heck was that? Sheesh! Remind me not to piss you off. Come on, tall, dark, and gruesome. We're out of here. I brought you some new threads. Put them on. No i tak jak Daxter obiecał, tak też i zrobił. Znalazł nowe ciuchy dla Jacka i będziemy mogli zaraz rozpocząć gierkę. Lecz... w zasadzie dobra, wciśnijmy sobie continue, żeby nie było. No i dobra, jestem z wami z powrotem. Już jesteśmy po cutscence. Sobie tutaj, że tak powiem, zaczęliśmy giereczkę. Przed chwilą miałem nawet informację, że gra mi się tutaj zasejwowała, ponieważ wiecie, autosave i te sprawy. I tak oto prezentuje się Jack w tej oto grze. Moim zdaniem, szczerze, wygląd Jacka jest o wiele lepszy od tej części względem Jacka jedynki. W ogóle nie rozumiem, dlaczego niektórzy hejtują Jacka dwójkę. Ja uważam, że Jack 2 to jest chyba najlepsza gra z serii Jacka. Co się mówię chyba dlatego, że będę musiał na nowo zagrać sobie w Jacka trójkę, żeby potwierdzić, która gra jest dla mnie lepsza, ale wydaje mi się, że Jack 2 nadal będzie dla mnie najlepszy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj, ponieważ jak widzieliście był Precursor Orb. Ale dobra, co tu ciekawego... A, zapomniałem wyłączyć tutorialów Daxtera, bo Daxter teraz będzie nam gadał, co to jest Precursor Orb, co to jest w ogóle ta apteczka ze zdrowiem, bo tak, tutaj są też apteczki ze zdrowiem, ale o tym na spokojnie. Więc dobra, przejdźmy może do tego, co miało miejsce w trakcie tej cutscenki, na której byłem cicho. Tutaj on, w sensie Daxter będzie nam tłumaczył, jak robić roll, czyli L1 i do przodu. Ale dobra. Więc odnośnie tego, co miało miejsce w cutscence. Wszystko działo się na Sandover Village, jak zresztą pamiętacie lokację z Jacka 1. I był tam Seymour, Kira, Daxter, Jack. I oni byli w wielkim pojeździe, dlatego że ci, co grali w Jacka 1 i pamiętają 100% zakończenie, to kiedy zebrałeś wszystkie power cele, to była otworzona wielka brama, która została w tej grze zamieniona na ogromny portal, ale dobra, to jest takie, wiecie, czepianie się szczegółów. No i tam było, odnośnie tego, że tam Seymour tłumaczy, że o, to jest dla ciebie tam wielki dzień, Jack, dlatego że w końcu przedostaniemy się przez ten portal i zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje, co nie? I nie pomyśleli oni, że w
trakcie, kiedy ten portal został uruchomiony, również zostały ukazane... Dobra, to była głupota. Zostały również ukazane koordynaty. I to były koordynaty prekursorów, które zweryfikowały i rozszyfrowały bardzo dziwne... W sensie, kurde, nie wiem jak to na polskie przetłumaczyć, ale te koordynaty były o tyle dziwne, że ciężko było im zweryfikować, co to dokładnie oznacza, co tam jest. No i przez to przedostała się ogromna bestia, która zabiła już w tym momencie wszystkich mieszkańców Sandover Village. Tak więc po części Jack i ekipa przyczynili się do tego, że teraz wszyscy w Sandover Village nie żyją. Czyli nie żyje burmistrz, nie żyją ci wszyscy tam... Te wszystkie, wiecie, poboczne postacie, nie? Przynajmniej ja to tak sobie tłumaczę. Precursor orby w tej gierce są bardzo opcjonalne. W sensie nie trzeba jakby ich zdobywać, bo one są tam przydatne do kupowania różnych upgrade'ów i innych tego typu tegesów. Dobra, zrobiliśmy sobie rolla teraz w tę stronę. No i co, jesteśmy w więzieniu, dlatego że przedostając się do Haven City, tak, bo miasto w tej grze nazywa się Haven City, a przynajmniej to miasto, do której, w którym teraz jesteśmy, to ten... To, co chciałem powiedzieć? W sensie to miejsce, w którym teraz jesteśmy, nie to miasto, w którym teraz jesteśmy, bo cała lokacja to Haven City, tylko są różne tam, wiecie, odręby miasta. Różne części miasta, to chciałem powiedzieć. Sorry, że ja się tak plączę, ale po prostu nie mogę po prostu, wiecie, tak jakoś na spokojnie myśleć, dlatego że w końcu nagrałam moją ulubioną część Jacka. W końcu doczekałem się tego dnia. Naprawdę to jest dla mnie mega dobra część i to jest, no, najlepsza część z serii, nie? Lepsza jest definitywnie od Jacka jedynki, na pewno jest lepsza od Jacka X i na 100% lepsza jest od Daxtera i Zaginionej Granicy. Ale Zaginiona Granica to jest temat tabu, przynajmniej na razie. No i dobra, lecimy sobie, że tak powiem, dalej z Coxem. Ja tutaj będę dalej opowiadał co i jak. No i pozwólcie, że tego nie skomentuję. No i co? Pojawił się Errol wraz z bandą Crimson Guardów. Crimson Guardowie to jest policja w tej grze. Tak jak to, że tak powiem, jest, wiecie, w GTA, że na przykład idziesz sobie byle jaką postacią, tam w sensie głównym bohaterem, zabijasz lub robisz jakieś szkody, no to wiadomo, że policja się pojawia i pojawiają ci się gwiazdki. Tutaj co prawda system gwiazdkowy, no, nie istnieje, ale powiedzmy, że policja jest taka o wiele łagodniejsza względem serii GTA. I zanim ktokolwiek powie, pomidor, porównywanie Jacka i GTA to jest nonsens, tak nie powinno być, nie wiem czy wiecie, ale w roku, kiedy ta gra została wydana, to dużo było spekulacji i dużo było, powiedzmy, znaczy, no, może nie spekulacji, bo to złe słowo jest, kurde. Ostatnio mam tak, że jakoś tak dziwne słowa dodaję do tego, co chcę stwierdzić lub powiedzieć. Nieważne, w każdym razie, ogólnie to ludzie jakby zobaczyli taką małą inspirację serią GTA. Bo widać trochę, że Jack 2, przynajmniej Jack 2, przez to, że ma taki super edgy klimat, to no jest takim GTA trochę dla dzieci, bądź co bądź. No. I to tyle, co chciałem w sumie powiedzieć. Zaraz wydostaniemy się z tego więzienia. Kontrolki w ogóle w Jacku są takie same jak w Jacku 1, bo jak widzicie, podwójny skok lub skok mamy pod X-em. Kwadratem możemy robić coś takiego. No i kółkiem to wiadomo. Spin. I to tyle, co powinniśmy wiedzieć. Na razie. No i dobra, no to co, wydostaniemy się stąd chyba, co nie? Jesteśmy już na wolności. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze szybko dokończę to, co się działo jeszcze w cutscence. No i dostaliśmy się do Haven City, zapał nas Errol wraz z bandą Crimson Guardów i przez 2 lata eksperymentowali na nas, dlatego że on, tak jak i Baron Praxis, czyli wiecie, ta postać, którą Jack przecież chce zabić, no bo przecież jego pierwsze słowa to były, że Baron, znaczy ten, kill Baron Praxis, czy jakoś tak. I swoją drogą ten, pierwszy raz Jack przemówił w ogólnie serii, więc to też powinniśmy zauważyć, że hej, w końcu Jack mówi, nie jest tą niemową. Zresztą ja wam zaraz opowiem, dlaczego uważam, że
Niemy Jack by się nie przyjął od tej gry. Ale to spokojnie. No i co? Praxis oraz Errol tam eksperymentowali na Jacku, dlatego że chcieli wdrożyć w Jacka program pod nazwą Dark Warrior Program, który miał zrobić z Jacka mrocznego rycerza, który by tutaj, że tak powiem, no, walczył z metalheadami i tak dalej, ale jako że no po Jacka przyszedł Daxter i uwolnił go z tego więzienia, no to teraz Crimson Guardowie będą nas ścigać. No bo wiecie, nie jesteśmy posłuszni dla Barona, więc no będziemy ścigani przez całą grę. Mhm, no tak to mniej więcej się prezentuje i wygląda. No i nie wspomnę też o tym, że Jack ma wstrzyknięte Dark Echo w siebie. Więc dobra, pójdźmy dalej w sumie. Hello, strangers. My name is Kor. May I help you? You look like a reasonably smart man. I want information. Where the hell am I? Sorry. He's new to the whole conversation thing. Well, my angry young friend, you are a guest of His Majesty Baron Praxis, the ruler of glorious Haven City. I was just a guest in the good Baron's prison. Inside a cell or inside the city, walls surround us both. We are all his prisoners. Talk about being in the wrong place at the wrong time. I'd move on if I were you. By order of His Eminence, the Grand Protector of Haven City, Baron Praxis, everyone in this section is hereby under arrest for suspicion of harboring underground fugitives. Surrender and die! Excuse me, sir. Don't you mean surrender or die? Not in this city. Protect us from these guards, and I'll introduce you to someone who can help you. No i dobra, naparzamy się z Crimson Guardami. I mamy uruchomionego Dark Jacka. Dawaj, 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 ciśniemy, kurde. Porobimy ich wszystkich Dark Jackiem. Patrzcie, kurde, ale teraz będziecie ginęli, nie? Śmietniki jedne. Dobrze! Dobrze! That was cool! Do it again! Something's happening to me. Something he did. I can't control it. Very impressive. You okay, Jack? What you just did was very brave. This child is important. This kid? He looks kind of scruffy. You are in a restricted zone. Move along! Thank you for your help, but I must get this boy to safety. Hey! What about us? There is an underground group waging war against Baron Praxis. Its leader, the Shadow, could use fighters like you. Go to the slums. Find a dead-end alley near the city wall. Ask for Torn. He can help you. Seal the theory! Więc w dużym skrócie, ten starzec, którego żeśmy spotkali, ma na imię Kor, no i on jest wędrowcem i ze sobą ma młodego kompana, który jest dzieckiem, bo to dziecko nie ma imienia. Proszę mi nie przeszkadzać, kiedy mówię, ok? No i co, pojawili się Crimson Guardowie, tutaj pojawił się Dark Jack i... Odnośnie Dark Jacka to jest niestety smutna rzecz, dlatego że ta gra ma troszeczkę... słabo zoptymalizowanego Dark Jacka. Co mam na myśli? Mam chociażby na myśli to, że... jakby wam to powiedzieć... sam nawet Jack przyznał, że nie jest w stanie go kontrolować, ale to, że on nie jest w stanie kontrolować, to jest chyba jasne, no bo fabularnie on nie jest w stanie kontrolować swojego, powiedzmy... no, swojej Dark wersji, no nie? Nie wiem, co ja tutaj chciałem sobie powiedzieć, ale... dobra. Idąc dalej... problem z Dark Jackiem jest taki, że można go w sumie aktywować, kiedy tam będzie się miało uzupełnione fioletowe Echo. Ale w momencie, kiedy będzie animacja odtworzenia Dark Jacka, to wrogowie mogą cię zaatakować, co spowoduje, że kiedy cię zaatakują w trakcie odtwarzania animacji, no to się wam nie uda po prostu, no bo Dark Jack zostanie wyłączony i będziecie musieli na nowo zbierać Dark Echo. Co jest mega denerwujące w tej gierce. Ale na całe szczęście naprawili to w Jacku Trójce. No i teraz jeździmy sobie Zoomerem, czyli moim zdaniem dosyć opeckim pojazdem, chociaż są lepsze, definitywnie lepsze.
ale jakoś tak lubię bardzo Zoomera. I teraz musimy dostać się do slumsów, czyli właśnie w stronę tego... a nie, w sumie, kurde, nie widzicie tego, więc bym musiał się teraz przesunąć. Dajcie mi sekundkę, zmienię pozycję kamery. W ramach prezentacji musimy dostać się teraz do tego mieczyka, czy tam nożyka, czy kinjału, dlatego że tam mamy slumsy, ponieważ sam Core nas pokierował, żebyśmy udali się na slumsy. I tam jest Underground, ugrupowanie Underground, w którym liderem tego ugrupowania jest Shadow i mamy się z nim spotkać. Ponieważ Shadow nam powie, co mamy dalej robić. I być może wstąpimy do tego ugrupowania. Kto wie? Więc udajemy się w te strony. Wow, 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 ale bym walnął. I tutaj Jack z automatu wyskoczył, ponieważ będzie cutscenka. We're looking for a guy named Torn. Core sent us. Are you Torn? Maybe this guy's a new, like you used to be. New faces make me nervous. Word is you're out to join the fight for the city. You know. Picking the wrong side could be unhealthy. We want to see the Shadow. Not likely. If you want to join something, why don't you and your pet go join the circus? Unless you've got the fur for a really tough task. Steal the Baron's banner from the top of the ruined tower and bring it back to me. Then maybe we'll talk. W dużym skrócie, Torn nie pozwolił nam na spotkanie się z Shadowem, dlatego że żeby spotkać się z nim, z takim majestatem jak Shadow, musimy zrobić jedną misję, żebyśmy, nie wiem, byli sprawdzeni, ponieważ Torn nam nie wierzy, ponieważ wiadomo, jesteśmy nowi w mieście, więc no ciężko jest uwierzyć osobom, które są nowe i jakby pierwszy raz się widzi je na oczy, co nie? Więc żeby udowodnić, że nie jesteśmy po stronie Crimson Guard, musimy udać się teraz do pewnego miejsca, które jakby... w którym będziemy musieli odbić flagę. O, to chciałem powiedzieć. Kurde, strasznie się plączę. To jest przez to, że nagrywam moją ulubioną grę, moją najukochańszą grę z serii Jacka i chcę zrobić jak najlepiej. Mam nadzieję, że to rozumiecie i wam również się podoba chwilowo sposób prowadzenia tej serii. Przynajmniej te pierwsze 25 minut. Bo mi się już podoba komentarz w tej sesji. Ponieważ tak wracam trochę do też starego stylu, czyli będę robił teraz odcinki sesjami, czyli możliwe, że będzie nawet tak, że odcinki będą po pół godziny z Jacka, albo po 20 ileś tam minut. To będzie dosyć długawa seria, już to wam mogę obiecać. Więc dobra, czekajcie, sprawdźmy, jak ta misja się nazywa. A, musimy... O, lokacja, w której teraz jesteśmy, to jest Dead Town. Zapomniałem. Kompletnie zapomniałem, że udajemy się teraz do Dead Town. No i cóż. Pyk, pyk, pyk. I lecimy z koksem, kurde. Musimy teraz odbić flagę. Ogólnie do Dead Town będziemy jeszcze chyba z dwa razy wracali w grze. Nie mam tutaj pewności akurat takiej. Dlatego, że wiem, że jest jedna misja taka w późniejszym etapie gry, gdzie faktycznie w Dead Town będziemy. I to będzie... Kurde, co ja chcę powiedzieć? No to będzie gdzieś chyba w połowie drugiego aktu, z tego co pamiętam. I chyba jeszcze w akcie pierwszym wrócimy, ale tutaj niestety pewności nie mam. Swoją drogą dawno nie grałem w Jacka 2, ale no pamiętam dużo rzeczy z Jacka 2, tak więc myślę, że let's play będzie bardzo fajny i owocny. Mogę wam powiedzieć na przykład moją też taką, takie wspomnienie z dzieciństwa grając w tę grę, ponieważ za dzieciaka grałem w tę grę. I przyznam, że Dead Town, będąc w młodym wieku, sprawiał mi trochę problem, ale to jest dlatego, że ja jakby nie za bardzo słuchałem cutscenek. I w ogóle samo dostanie się do Dead Town zajęło mi chyba z godzinę. Dlatego, że wiecie, że jakby nie zwracałem za bardzo uwagi na minimapę. A minimapa w tej gierce jest dosyć ważna, dlatego że mniej więcej to ona ci pokazuje, gdzie jest jaka misja lub gdzie masz się dostać. A jako, że ja nie zwracałem... Przy...
Przecież celowałem w tamtą platformę, a Jack mi nie doskoczył. Okej, dobra, spoko. Okej, powiedzmy, że to wszystko ma sens teraz. W każdym razie, no i wiecie, no miałem po prostu problem do dostania się do Dead Town. A jak już się dostałem do Dead Town, to po prostu też nie wiedziałem za bardzo, jak zrobić ten poziom treningowy. A teraz czas na kolejną cutscenkę. No i co? No i sprawdziliśmy się, jesteśmy oficjalnie w Underground. I jak mogliście usłyszeć w trakcie, kiedy zebraliśmy flagę, to był jingle, kiedy zbieraliśmy Power Cell w Jacku 1. Otóż taka ciekawostka, która została jakby, która wyciekła w trakcie, kiedy były prace nad Jackiem 2. Pierwotnie Naughty Dog chciało dodać animację ten... tę pozę zwycięską, kiedy tam Jack zbierał Power Cell w jedynce, to chcieli coś takiego w Jacku 2 zrobić. Niestety odeszli od tego, bo stwierdzili, że zrobią tylko w tej sekcji tą animację i tyle w zasadzie. Wiecie, takie puszczenie oczka w stronę fanów. A dlaczego uważam, że Jack, który gada i który jest tak trochę taki edgy, jest lepszy od Jacka w Jacku 1, dlatego że Jack w Jacku 1 był bezpłciowy. Jakby to była postać, z którą gracz miał się jakby utożsamić. A uważam, że przez klimat Jacka 2, przez fabułę Jacka 2 i przede wszystkim Jacka 3, to by się po prostu nie przyjęło w serii Jacka. Jakby ludzie by mogli zacząć nawet hejtować Naughty Dog, że coś takiego chcą robić. A teraz posłuchajmy sobie tego boskiego soundtracku z Haven City i wróćmy z powrotem do Underground. No to fajnie sobie posłuchaliśmy, nie? Ale tej też możemy nutki posłuchać. Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie w tą stronę pojechałem.